Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Welcome to the Polish Community Program on Radio 2OOFM 98.5 on your dial. Dzień dobry Państwu. W sobotę 18 stycznia roku 2014 witają Kazimierz Zawodziński, Marian Polak i Jerzy Moskała. Przedwczoraj obchodził imieniny Włodzimierz, wczoraj Antoni, dzisiaj Małgorzata, jutro Henryk, a pojutrze Sebastian. A wszystkim słuchaczom i solenizantom życzymy wiele zdrowia i pomyślności w nowym roku. Posłuchajmy kolędy, pójdźmy wszyscy do stajenki i zespołu Zajazd. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Witaj Jezu, kochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Wyznajemy Boga w Tobie, coś się narodził tej nocy, by nas wyrwać z czarta mocy. Coś się narodził tej nocy, by nas wyrwać z czarta mocy. Co w naszej audycji? Tradycje święta Trzech Króli dawniej i dziś. 50 najbardziej wpływowych Polaków roku 2013. Sylwetka miesiąca. Stanisław Moniuszko. Styczeń roku 1945 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ludwik Jerzy Kern. Wielka poezja lata. Festiwal sydnejski. Zgodnie z polską tradycją usłyszymy wiele kolęd, lecz także polonez z kompozycji Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz, mazur z opery Straszny Dwór, Moniuszki oraz oryginalny utwór związany ze styczniem roku 1945 w wykonaniu zespołu Piwnicy pod Baranami. Będą też komunikaty lokalne i przegląd wydarzeń tygodnia w opracowaniu Beaty Rumianek. Po godzinie pierwszej można do nas dzwonić pod numer 97 15 54 11. A na internecie można nas słuchać o dowolnej porze pod adresem www.pl2000fm.blogspot.com. Życzymy przyjemnego słuchania. A proroctwo jego stronu już się w świecie trzeba.
się odstrasza, to betlejemskie są. Gwiazda z czasem im ogłasza, nadzieją się cieszą. Szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając miłości? Szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając miłości? Mędrcy świata monarchowie, śpiewał zespół Zajazd. Za chwilę usłyszymy o tradycjach święta Trzech Króli. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 Louis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-44-9280. Delikatesy Polones, sponsor Radia 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłej, podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze, gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel, najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road numer 2 tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radia 2000 FM. Święta, święta i po świętach. Niedawna uroczystość Trzech Króli zamyka okres Bożego Narodzenia. W proroctwie Izajasza czytamy: mnóstwo pogan przyjdzie, przynosząc złoto i kadzidło, a chwałę Pana opowiadając. Ewangelia świętego Łukasza wspomina o mędrcach ze wschodu, którzy przyszli złożyć hołd nowonarodzonemu Mesjaszowi. Nigdzie jednak nie napisano, ilu ich było i z jakich krajów przyszli. Jedynie tradycja ustna podaje, że było trzech pielgrzymów. Nazywa ich królami, a nawet daje im imiona Kacper, Melchior i Baltazar.
Dodano też mirrę, symbol cierpienia i człowieczeństwa, do złota, symbolu władzy królewskiej, i do kadzidła, symbolu chwały Boga. Ta tradycja, nie poparta autorytetem Pisma Świętego, wrosła w chrześcijaństwo tak mocno, jak obecność wołu i osła przy żłobku, pisze Zofia Kossak. Długa była pielgrzymka męców podróżujących za gwiazdą, a była to tylko jedna z licznych pielgrzymek ludzkości. Zwyczaj pielgrzymowania pochodzi być może z czasu, gdy poddani wędrowali do dworu władcy, przynosząc daniny. Dziś można by powiedzieć podatki. Czy tak było, czy nie, ale tradycja pielgrzymek istnieje w wielu religiach i kulturach. Chrześcijanie pielgrzymują pojedynczo lub grupami do Ziemi Świętej, do Rzymu, do sanktuariów maryjnych lub do klasztoru świętego Jakuba w Hiszpanii. Muzułmanie pielgrzymują do Mekki, Japończycy do góry Fuji, buddyści do klasztorów w Himalajach, a Hindusi zdążają do rzeki Ganges, w jej nurtach zmyć swoje grzechy. Swoją drogą to cud prawdziwy, że nie słychać o epidemiach, które teoretycznie powinny się szerzyć wśród tłumów zmęczonych pielgrzymów hinduskich. Polskie pielgrzymki do Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej też mają wieloletnią tradycję. Podobnie jak pisanie święconą kredą na drzwiach inicjałów trzech króli, K plus M plus B. Okazuje się też, że tradycja pochodów trzech króli w Polsce nagle rozkwitła. Oto w tym roku w wielu miastach odbyły się takie uroczystości po raz pierwszy, a w wielu krajach również wędrują trzej królowie. Oto na programie hiszpańskim telewizji SBS przedstawiono ostatnio celebrację w miastach hiszpańskich i Portugalii. Na Plaza de Cibeles w Madrycie wystąpili trzej królowie z trzech stron świata. W imieniu ich przemawiał białoskóry król Melchior, a towarzyszyli mu Kacper ze wschodu i Baltazar z Afryki. Obchody w innych miastach hiszpańskich były również atrakcyjne. Pokazano też kawalkadę. Królowie przyjechali konno i rozdawali podarki, podobnie jak u nas z okazji świętego Mikołaja lub świąt Bożego Narodzenia. Tak więc trzej królowie dalej królują. A kto chciałby się dowiedzieć więcej o rozmaitych legendach związanych z tym świętem, może zaglądać do internetu. www.pulspolonii.com. Data 5 stycznia. Temat: relikwiarz trzech króli w katedrze w Kolonii. A następnie kliknąć na parafia Świętej Trójcy w Kościerzynie. Temat: trzej królowie, ich znaczenie i tożsamość. Znajdziecie tam masę informacji. A za chwilę przedstawimy rząd polskich dusz, czyli listę najbardziej wpływowych osób w Polsce w roku 2013. A przed tym zespół Krywań i Orawa. Oh,
polskich dusz. Podobnie jak rok temu, Tygodnik Wprost przedstawił listę 50 najbardziej wpływowych Polaków roku 2013. Listę stworzyło kolegium redakcyjne złożone z dziennikarzy zajmujących się różnymi dziedzinami życia. Opozycje w rankingu nie zawsze decydowały pełnione funkcje, popularność w mediach czy wielkość posiadanego majątku. Po prostu ranking oddaje prawdziwe narodowe gusta i guściki bez hipokryzji. Ten ranking może kogoś zaskoczyć, lecz stara się pokazać rzeczywistość bez lukru. A dla porównania z listą z poprzedniego roku podano tę zmianę pozycji, na przykład minus 3 lub plus 29, bo i takie skoki się zdarzały. A więc zaczynamy od pierwszej dziesiątki. Pierwszą pozycję zajmuje Donald Tusk, awans od uprzedniego rankingu plus 1. Ostatni rok nie był dla premiera udany. Kierowana przez niego Platforma Obywatelska po raz pierwszy od 7 lat straciła prowadzenie w sondażach. Dlaczego więc premier zajmuje pierwszą pozycję? Bo jest ciągle silny, głównie słabością przeciwników. Mimo kłopotów umocnił swoją pozycję w partii. Jest szefem rządu już 6 rok i zamierza walczyć o kolejną kadencję, bo to jest dla niego najważniejsze, a nie aspiracje do rządów europejskich. Drugą pozycję zajmuje Jarosław Kaczyński, awans plus 3, szef polskiej opozycji. Udowodnił, że ciągle najskuteczniej włada emocjami Polaków. Po śmierci jego matki mówiło się o końcu kariery politycznej prezesa PiS-u, lecz ostatnio ta partia ma bardzo dobre notowania. Kaczyński ciągle potrafi zmieniać się w zależności od sytuacji. Przyjaciele podkreślają, że to prawdziwy mąż stanu, polityk mądry, łagodny i dowcipny. Trzecią pozycję to najbardziej zaskakujący, spektakularny awans w rankingu. To Antoni Macierewicz, który w roku 2012 nie załapał się do 50 wpływowych osób. Jednak rok 2013 należał do niego. Jedną konferencję prasową stawiał na nogi pół Polski. Nazywałem go wpis Antkiem rozpruwaczem lub człowiekiem eksplozją. Dąży z determinacją do udowodnienia, że katastrofa smoleńska była wynikiem zamachu. Tezy Macierewicza wpływają na świadomość Polaków. Czwarty to Jacek Rostowski, awans plus 27. Był kasjerem państwa i podejmował decyzje, po których portfele Polaków chudły w oczach. Gigantyczny skok w rankingu zawdzięcza temu, że udało mu się przeforsować reformę systemu emerytalnego. Lecz wysokie notowania w rankingu nie zapewniły mu utrzymania pozycji ministra finansów podczas ostatniej zmiany gabinetowej. Piąty to Bronisław Komorowski. Gigantyczny awans, plus 29. To polityk układny i przezroczysty, mówią jedni. A inni powiadają, mądry, bo potrafi czekać. Cel ma jasny. Druga kadencja w Pałacu Prezydenckim, niekonfliktowy, zbierający świetne oceny w rankingach popularności, Komorowski pasuje jak ulał do polskiego modelu prezydentury. Nie rozpycha się ponad miarę, nie walczy o pierwszeństwo w prowadzeniu polityki zagranicznej, lubi celebrę związaną z urzędem i świetnie czuje się pod żyrandolem. Szósty to Tomasz Suchański, dyrektor generalny największej w Polsce firmy handlowej sieci sklepów Biedronka. Firma ta w roku 2013 sprzedała towary za 28 miliardów złotych. Towary produkowane na zlecenie firmy, wódka, nabiał, wędliny i Coca-Cola, należą do najtańszych w Polsce. Nic więc dziwnego, że co szósty Polak robi zakupy tylko w Biedronce. Siódme miejsce, spadek z pozycji szóstej, zajmuje ojciec Tadeusz Rydzyk, nieoficjalny prymas Polski. Od lat sprawuje rząd dusz w kościele nad Wisłą. Jego wpływ jednak nieco spada, dlatego że w roku 2013 pojawiła się konkurencyjna wobec telewizji Trwam prawicowa stacja TV Republika. Ojciec Rydzyk szykuje jednak nowy projekt, uruchomienie katolickiej stacji dla młodzieży. Ósmą pozycję niespodziewanie zajął Michał Brański, wizjoner internetu, milioner, jeden z założycieli portalu 02.pl, a także plotkarskiego serwisu Pudelek. Czy to się komuś podoba, czy nie,
Miliony Polaków zaczynają i kończą dzień na pudelku. Niedawno Brański ze wspólnikami sfinalizował zakup portalu Wirtualna Polska. Te połączone serwisy, mając widownię około 14 milionów użytkowników, znajdą się w czołówce polskiej za Googlem, ale przed Facebookiem. Dziewiąta to Ewa Chodakowska, zmieniająca tryb życia milionów polskich kobiet. Jej filmy w sieci z odchudzającymi treningami wyświetlono dotąd ponad 8 milionów razy. Jej książka w ciągu kilku tygodni wyczerpała nakład, a płyta z muzyką do treningów trafiła do czołowej dziesiątki krajowej. Dziesiątą pozycję zajmuje Jan Kulczyk, Awans Plus 2. Najbogatszy Polak z majątkiem wycenianym na 12,5 miliarda złotych. Jedną z jego firm, Pol Energia, chce samodzielnie wybudować dużą elektrownię w Pelplinie na Pomorzu. Większość pieniędzy Kulczyka pracuje za granicą, a Polacy uczestniczą w jego biznesach, jeżdżąc autostradą A2 i pijąc piwo kompanii piwowarskiej. Jedenastka to Monika Olejnik, spadek o 4, gospodyni ważnego programu publicystycznego .net.i. Jest wyzwaniem dla każdego polityka od prawa do lewa. Nie łasi się do swoich rozmówców, bywa bezczelna, ale jej wolno więcej. Worek najważniejszych nagród pozwala jej zachować pozycję dziennikarskiej supergwiazdy. Dwunastym jest Leszek Balcerowicz, spadek o 6, zupełnie inny niż kilka lat temu. Porzucił nudne dysputy, ruszył w Polskę, promując zbiór liberalnych esejów Odkrywając wolność. Występuje w telewizyjnym show, zwracając uwagę na niekorzystne aspekty długu publicznego i stanu finansów państwa. W pierwszej 20 występują też Agnieszka Odorowicz, dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ksiądz Wojciech Lemański, dla wielu symbol budowania mostów między inaczej myślącymi, Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego, Zygmunt Solorzak, miliardowy biznesmen, Hanna Gronkiewicz-Walc, Jerzy Owsiak i Radosław Sikorski. A w 50 znalazły się znane postacie. Dyrektor programów Polsatu Nina Terentiew, aktor Maciej Sztur, dziennikarz Tomasz Lis, ksiądz Adam Boniecki, polityk Leszek Miller, Andrzej Wajda, szef PZPN-u Zbigniew Boniek oraz Jan Krzysztof Bilecki. Można się nie zgadzać z ocenami pozycjami osób w tym rankingu tygodnika Wprost, lecz te postacie mają niewątpliwy wpływ na tzw. rząd polskich dusz. Za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia w opracowaniu Beaty Rumianek, ale przed tym polony z kompozycji Wojciecha Kilara z filmu Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz. Niestety kompozytor odszedł od nas w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku. Wiele jego kompozycji było oparte o motywy ludowe. Dlatego nadaliśmy przed chwilą utwór Orawa, bo właśnie taki tytuł nosiła jedna z kompozycji Kilara. A teraz już polonez.
Maraton Wydarzeń Tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003 to tytuł książki Jana Pawła II, której premierem wydawnictwo Znak zapowiada na 5 lutego bieżącego roku. Nikomu nieznane dotąd teksty papieża mają być kluczem do zrozumienia jego duchowości. Notatki osobiste to zapis 40 lat duchowej drogi Karola Wojtyły Jana Pawła II. Czytelnik od pierwszego decydującego stwierdzenia jestem bardzo w rękach Bożych, po rozważanie czas się wypełnił i ostatnie Deo Gratias, czyli Bogu niech będą dzięki, będzie towarzyszył w kluczowych momentach życia i posługi wybitnego Polaka. Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragedii na Broad Peak po tym, jak dostała mail z informacją o złym przygotowaniu wyprawy. W marcu zeszłego roku podczas zejścia ze szczytu zginęli Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. Zawiadomienie złożyła osoba niezwiązana ani z rodzinami zmarłych himalaistów, ani z Polskim Związkiem Alpinizmu, podaje radio RMF FM. Nie ujawniono śladów pozostałości materiałów wybuchowych w poddanych analizie próbkach pobranych podczas sekcji zwłok z miejsca katastrofy i elementów szczątków TU-154 w Smoleńsku, głosi opinia fizyko-chemiczna Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Prokuratura Generalna Dominikany poinformowała polskich śledczych, że nie otrzymają oni akt śledztwa przeciw byłemu nuncjuszowi apostolskiemu Józefowi Wesołowskiemu, ponieważ wszystkie dokumenty zostały przekazane do Watykanu, dowiedział się portal telewizyjny. Polscy śledczy twierdzą jednak, że nie rezygnują z prowadzenia swojego postępowania w tej sprawie i dalej będą szukać dowodów. W sprawie gender jako minister otrzymuję dużo listów pytających, co to za ideologia nam się szerzy na uniwersytetach. Z drugiej strony są też głosy badaczy, którzy mówią, Boże, przecież my robimy od wielu lat badania nad kontekstem kulturowym płci i nad rolami społecznymi w rodzinie i którzy w tej chwili obawiają się, że zostaną pozbawieni możliwości pracy twórczej. I na to nie możemy się zgodzić, bo polityka równościowa jest podstawową polityką Unii Europejskiej, mówiła w programie Minęła 20 minister nauki profesor Elena Kolarska-Bobińska. Zdaniem pani minister za całe zamieszanie winę ponoszą politycy. Prawdopodobnie politycy pomyśleli, że ideologii, takie wątki bardzo różnicujące kwestie wartości czy wiary, to jest to, co może dobrze dzielić i mobilizować pewne grupy społeczne. Jakoś ostatnio dużo mniej mówimy o Smoleńsku. Myślę, że należy tłumaczyć to wszystko, a nie starać się wzbudzać nowe obawy, bo gender to znaczy płeć, dodała. Wniosek o ugodę ze Sławomirem Cęckiewiczem, autorem książki Wałęsa Człowiek steczki, skierował do sądu Instytut Lecha Wałęsy. Domaga się m.in. publicznych przeprosin za ostre stwierdzenia mające na celu zdyskredytowanie bohatera publikacji. Cęckiewicz powiedział, że chętnie udokumentuje wszystkie informacje zawarte w książce, jednak dotychczas nie dostał żadnego pisma. W pierwszej połowie 2014 roku nadzorem prewencyjnym może zostać objętych 40 osób, które opuszczą zakłady karne, w tym Mariusz Trękiewicz, pedofil, który w 1989 roku został skazany za zabójstwo 4 chłopców na karę śmierci, a na mocy amnestii zamieniono mu tę karę na 25 lat więzienia. Przygotowujemy się do podjęcia wszelkich adekwatnych do zagrożeń działań, poinformował szef policji Marek Działoszyński. W połowie grudnia prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Przepisy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw 7 stycznia, mają wejść w życie 22 stycznia. Ustawa daje możliwość umieszczenia takiej osoby już po odbyciu przez nią kary w specjalnym ośrodku lub oddania jej pod nadzór policji. Rodzice Przemysława Gosiewskiego, który zginął w Smoleńsku, za pośrednictwem mediów zaapelowali do władz PiS, aby w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie wystawiały byłej żony polityka Małgorzaty Gosiewskiej. Jak twierdzą, może ona kompromitować ich syna. Jadwiga i Jan Gosiewscy popierają kandydaturę drugiej żony Gosiewskiego, Beaty. Nie czuję się ani obrażona, ani poniżona. Ja już się przyzwyczaiłam do tego, co nazywamy hejterstwem. Tłumaczę sobie tak. To jest działalność polityczna tych ludzi, którzy chcą się wywindować w ten sposób, wykrzyczeć te swoje hasła i poczuć adrenalinę, która im towarzyszy, wiedząc, że robią coś, czego w zasadzie nie wolno, ale wiedzą, że wiele im za to nie zagraża. To mi daje pewien dystans. Tak Anna Grodzka, transseksualistka, posłanka Twojego ruchu, komentowała w programie Dziś Wieczorem incydent, kiedy to narodowcy zakłócili promocję jej biografii. Szklana piwnica to zjawisko powszechniejsze niż szklany sufit. Mężczyźni, którzy składają w firmach wnioski o urlopy ojcowskie, coraz częściej dostają wypowiedzenia czytane w dzienniku Gazecie Prawnej. Mężczyźni częściej sądzą się o swoje prawa niż kobiety.
Główne powody to blokowanie dostępu do urlopów rodzicielskich, kary za dni wolne z powodu choroby dziecka czy ogłoszenia z ofertami pracy skierowane jedynie do kobiet. Dyskryminacja panów ze względu na płeć to zjawisko szklanej piwnicy, wyjaśnia dziennik. Warta 1 000 000 euro Nagroda Solidarności zostanie po raz pierwszy przyznana 4 czerwca bieżącego roku w 25. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Otrzyma ją osoba, która kierując się zasadami Solidarności przyczyniła się do szerzenia demokracji. Na 25-lecie odzyskania wolności przez Polskę rząd ustanawia Nagrodę Solidarności w wysokości 1 000 000 euro, która będzie przyznana osobie, która dzisiaj walczy o wolność i nagroda ma jej w tym pomóc, powiedział dziennikarzom szef MSZ Radosław Sikorski, który jest pomysłodawcą nagrody. Jak wyjaśnił, będzie ona składała się z 3 segmentów. 250 tysięcy euro otrzyma laureat, 700 tysięcy euro będzie przyznane na programy polskiej pomocy rozwojowej wskazane przez nagrodzoną osobę i 50 tysięcy euro na podróż studyjną laureata po Polsce, żeby zaznajomić go z naszą udaną walką o wolność. 2,5-letnią dziewczynkę, którą matka pozostawiła samą w mieszkaniu, odnaleźli i uwolnili policjanci z Lipna w województwie kujawsko-pomorskim. Dziecko było przypięte paskiem do framugi drzwi. W rozmowie, którą zarejestrowała Gazeta Pomorska, matka czwórki dzieci powiedziała, że musiała wyjść z domu po mleko i dodała, że jej 2,5-letnia córeczka jest bardzo ruchliwa i musiała ją przywiązać do framugi. To historia niczym z horroru. Pewien Niemiec, chcąc zaoszczędzić na transporcie szczątków bliskiego do kędzierzyna koźla, wysłał je pocztą, donosi Nowa Trybuna Opolska. Tak prochy dziadka trafiły do Polski. Zwyczajna z wyglądu przesyłka w formie niewielkiego papierowego pudełka dotarła do sortowni paczek w Zabrzu. Pracownicy poczty, którzy wyrywkowo prześwietlają niektóre paczki, zorientowali się, że w środku mogą znajdować się szczątki zmarłego. Nikt nie wie, czy pustelnik Amou Hadzi ma szczęście do kart, ale jedno jest pewne, nie ma szczęścia w miłości. Mężczyzna pali w fajce suszone odchody zwierząt i śpi w dziurze w ziemi przy grób. Nie przywiązuje też specjalnej wagi do higieny. Nie mył się od 60 lat. Wierzy, że bycie czystym mogłoby mu zaszkodzić. Kiedy włosy robią się zbyt długie, mężczyzna po prostu przypala je płonącym kijem. Pan Amo szczotkuje się przy lusterku starego auta. Nie można zatem powiedzieć, że kompletnie o siebie nie dba. Ja listening. Nic dziwnego, że został okrzyknięty kawalerem, który po prostu nie ma szans na przyciągnięcie drugiej połówki. Ptaki latające w kluczu wykorzystują siłę ciągu sąsiadów i synchronizują uderzenia skrzydeł, dzięki czemu mniej się męczą, informuje Nature. Okazało się, że podczas lotu ibisy nie tylko przyjmują optymalną pozycję w pobliżu końcówki skrzydła poprzedzającego ptaka, dzięki czemu wykorzystują wytwarzaną przez niego siłę nośną, ale także potrafią zsynchronizować uderzenia skrzydeł, aby uzyskać jak największy efekt. W Polsce coraz częściej dochodzi do przestępstw na tle nacjonalistycznej nienawiści. Tak o naszym kraju napisali eksperci rosyjskiego MSZ w raporcie dotyczącym przestrzegania praw człowieka w krajach Unii Europejskiej. Były premier Izraela Ariel Sharon został pochowany na terenie rodzinnej posiadłości nad kraju pustyni Negev. Pogrzeb miał charakter wojskowy. Wcześniej oficjalne delegacje pożegnały Sharona na uroczystości w Knesecie. Trumnę Sharona, owiniętą we flagę państwową, niosło 8 generałów izraelskich sił zbrojnych. Zmarły w sobotę w wieku 85 lat. Polityk spoczął zgodnie z własnym życzeniem w grobie, gdzie pochowana jest jego żona Lili. Zgodnie z tradycją religii żydowskiej, synowie zmarłego, Omril i Galit, odmówili kadisz, czyli modlitwę za zmarłych. Wilk z Wall Street, Grawitacja, Kapitan Phillips to 3 z 9 filmów nominowanych do Oscara w kategorii Najlepszy Film. Oscarowe nominacje ogłoszono w Beverly Hills. Najwięcej, po 10 otrzymały American Hustle i Wspomnienia Grawitacja. Kto zostanie nagrodzony złotą statuetką, dowiemy się 2 marca podczas 86. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Microsoft zgodził się na udostępnienie danych swoich użytkowników rosyjskim służbom specjalnych, informuje agencja ITAR-TAS. Amerykański koncern potwierdził gotowość przechowywania przez 6 miesięcy nagrań, korespondencji oraz danych przesyłanych przez swoich użytkowników i przekazywania ich Rosjanom. Według agencji chodzi głównie o Skype'a, który jest popularnym komunikatorem internetowym. Archeolodzy odkryli szczątki należące do nieznanego dotąd faraona sprzed 3600 lat. Szkielet króla Senebkaja znaleziono w południowym Abydos w prowincji Sohak, podało egipskie Ministerstwo do Spraw Starożytności. W Berlinie polski dzień na Fashion Week, niemieckim festiwalu mody, 17 młodych polskich projektantów
pokazało swoje kolekcje inspirowane z jednej strony modą uliczną i street art, a z drugiej ponadczasowymi, minimalistycznymi trendami. Komunia dla rozwiedzionych, pomoc małżeństwom bez ślubu kościelnego, udział osób homoseksualnych we wspólnotach parafialnych to przykłady tematów, które wierni proponują do przedyskutowania biskupom w czasie nadchodzącego nadzwyczajnego synodu w Rzymie. 27 stycznia studiu emisyjnemu Radiowej Trójki nadane zostanie imię Andrzeja Turskiego. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonają wspólnie jego córka Urszula Hincz oraz prezes Polskiego Radia Andrzej Sieniezewski. Okazuje się, że sprawa gender spędza sens powiek nie tylko Polakom. Władze jednego z chińskich miast zażądały, aby w szkołach uczyło więcej mężczyzn. Zdaniem nankińskich rajców zbyt duża liczba nauczycielek u uczniów zaburza proces identyfikacji z płcią. Szczęście, drodzy słuchacze, że u nas w radiu równomierność mamy głosów damskich i męskich. Jest dzięki temu szansa, że my nikogo nie zaburzymy. Do usłyszenia za tydzień. You are now listening to Radio 2OOFM. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Beata Rumianek. Za chwilę nasza sylwetka miesiąca, Stanisław Moniuszko. A teraz Mazur z opery Straszny Dwór. Hej, zagrajcie siarczyście, rżnijcie nam od ucha. Thank you.
Stanisław Moniuszko to polski kompozytor, organista, dyrygent i pedagog. Urodzony w 1819 roku w Ubielu, pochodził z rodziny szlacheckiej osiadłej na Białorusi. Początkowo w kierunku muzycznym kształciła go matka, a ponieważ przyszły kompozytor przejawiał nieprzeciętne zdolności muzyczne w wieku 8 lat, rodzice przenieśli się do Warszawy, aby zapewnić mu edukację w tym kierunku. Tutaj młody Moniuszko rozpoczął naukę muzyki u Augusta Frejera, organisty w miejscowym kościele Świętej Trójcy. W wieku 18 lat Moniuszko wyjechał do Berlina, gdzie studiował pod kierownictwem Karla Friedricha Runge-Hangena. Następnie zamieszkał w Wilnie, gdzie działał jako organista, kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego w mieście. W 1858 roku przeniósł się wraz z rodziną do Warszawy i objął stanowisko dyrektora opery. Jednocześnie od 1864 roku był wykładowcą w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Moniuszko jest oprócz Fryderyka Chopina najwybitniejszym kompozytorem Polski XIX wieku, głównym przedstawicielem stylu narodowego w Polsce, a przede wszystkim twórcą polskiej opery narodowej i pieśni. Moniuszkę inspirowały utwory polskich poetów, a zwłaszcza Adama. Jego opery cechuje bogactwo inwencji melodycznej, trafność muzycznej charakterystyki i postaci i barwność scen rodzajowych. Stał się twórcą polskiej opery narodowej i głównym reprezentantem liryki wokalnej. O narodowym charakterze jego dzieł zdecydowały również elementy folkloru polskiego oraz poruszane wątki – ludowość, tradycje szlacheckie i piękno polskich obyczajów. Jego najbardziej znanymi dziełami są dwie opery – Halka, wersja dwuaktowa wystawiona w Wilnie w 1848 roku, wersja czteroaktowa wystawiona w Warszawie 1 stycznia 1858 roku. Straszny dwór, wystawiony w 1865 roku. Skomponował również takie opery jak Flis, Hrabina, Verbum Nobile, Patria. Tworzył także operetki wodewile, Nocleg w Apeninach, Carmenoi, Nowy Don Kiszot, Loteria, Jawnuta oraz balet Monte Cristo. Jednym z najbardziej znanych zbiorów jego utworów drobnych jest cykl 12 śpiewników domowych, zawierających pieśni do słów różnych poetów polskich i obcych w tłumaczeniu polskim oraz do słów ludowych, w sumie 268 pieśni. Najpopularniejsze z tych pieśni to Dziad i Baba, Pieśń Wieczorna, Znasz li ten kraj, O Matko Moja, Stary Kapral, Prząśniczka. Tworzył też kantaty, ballady, msze oraz inne drobniejsze utwory fortepianowe, kameralne i na orkiestrę symfoniczną. Moniuszko zmarł na atak serca w 1872 roku. Pogrzeb artysty stał się manifestacją narodową. Większość pamiątek po kompozytorze przechowuje Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki, a od 1992 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowy konkurs dla młodych wokalistów jego imienia. A teraz posłuchajmy utworu Dzień Jeden w Roku. Śpiewa Andrzej Piaseczny. Dzisiaj mija rocznica tak zwanego wyzwolenia Krakowa przez Armię Czerwoną. A jak przeżywaliśmy styczeń roku 1945 niedaleko Krakowa w Kalwarii Żebrzydowskiej, dowiemy się za chwilę. Wszelkie spory.
was taką, taki drzewo, zdjęcie wiatru płatką śniegu. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim są życzenia. Styczeń 1945 w Kalwarii. W jednej z poprzednich audycji opowiedziałem, jak w kwietniu roku 1940 udało się nam opuścić raj sowiecki i dotrzeć do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie mieszkała nasza rodzina. O powrocie do Żywca, który znalazł się w tzw. Rzeszy, nie było mowy. Za to tutaj w Kalwarii, która była w tzw. Generalnej Guberni, można było prowadzić w miarę normalne życie, choć z wieloma ograniczeniami. Dzięki wspaniałej nauczycielce, pani Marii Dubinka, udało mi się przerobić materiał z czterech klas gimnazjalnych i zdać małą maturę w tajnych kompletach w Krakowie. Aby jednak uratować się od wywózki na roboty do Niemiec, trzeba było pracować. Udało mi się dostać pracę w spółdzielni szewskiej, w biurze i magazynie, a także kontaktując naszych szewców w ich domach. Tymczasem ofensywy rosyjskie się rozwijały, więc przez dwa tygodnie w sierpniu 1944 wraz z bratem i ojcem musieliśmy codziennie pracować przy wycinaniu drzew w rejonie Stryszowa i Góry Helm. A w grudniu tegoż roku Niemcy rozpoczęli kopania rowów przeciwczołgowych przed granicą Rzeszy w Kleczy, blisko Wadowic. Kilkadziesiąt osób uzyskało zwolnienie od codziennej pracy, lecz pod warunkiem kopania rowu mniej więcej raz na tydzień. Byłem w Kleczy kilka razy, pogłębiając rowy przy pomocy kilofa. Praca była dosyć ciężka, a Niemcy pilnowali, by się nie obijać. A tymczasem życie w Kalwarii toczyło się normalnie. Wigilię obchodziliśmy w gronie rodzinnym, a na mszach święty w tym okresie śpiewały chóry męskie, dziecięce i mieszane. A w chwilach wolnych od pracy jeździłem na sankach i nartach, spotykałem się z kolegami, często grając w szachy. Tak doszliśmy do stycznia roku 1945. Oto kilka zanotowanych wrażeń z tych dni. W sobotę 13 stycznia Rosjanie zaczęli ofensywę z przyczółka mostowego pod Baranowem, a także w rejonach Puław, Kazimierza, Warki i Pułtuska. We wtorek 16 u nas widać było ognie na północny zachód od Krakowa i huczały armaty. Z naszego okna w kamienicy przy rynku w Kalwarii można było obserwować ruch na głównej drodze prowadzącej z Krakowa do Wadowic. Notatka z 17 stycznia. Słychać huki na północy. Szosą jechały auta i czołgi w dzień i całą noc. 18 stycznia. Rano luksusowe auta, a także wozy. Mówią, że Kraków zajęty i wiele innych miast. Około 4 po południu bombardowanie w kierunku wielkich dróg. Od nas pojechali jeszcze do okopów. Ja nie. Bo i po co? Piątek 19 stycznia. Rano przed cukiernią Pawlika leżał trup cywila, podobno przejechanego. Wieście żołnierze SS, podobno wyjadą w godzinę przed Rosjanami. Poszedłem do pracy, do biura. A na szosie jadą i jadą. Jedno działo przeciwlotnicze, dwie armaty i rozmaite pojazdy. Ludzie wieją z miasta jak nie wiem co. Spadają bomby w różnych miejscach, kilka osób zginęło. Pytanie, czemu bombardują na oślep? Wieczorem po 6 zaczęła się iluminacja.
Najpierw było widać Łunę na północnym wschodzie, potem rakiety, gwiazdki od północnego zachodu do południowego wschodu. Chmury były oświetlone, Łunę było widać i bombardowali pewno Anglicy w kierunku Oświęcimia. Około 8 wieczorem skończyło się i na tym urwały się moje notatki. Prawdopodobnie około 20 stycznia cała rodzina, obawiając się walk w centrum Kalwarii, przeniosła się do domu ciotki Jędrzejowskiej pod lasem. Tam słuchaliśmy, co się dzieje, często chowając się do piwnicy. I chyba słusznie, bo raz padł jakiś pocisk w sadzie tuż koło domu. Ale od czasu do czasu z sąsiedniego pola oglądaliśmy, co się dzieje na szosie Wadowickiej w odległości około 1,5 kilometra. Widać tam było pojazdy zdążające od figury świętego Floriana na zachód. A w dniu 24 stycznia były tam już chyba czołgi rosyjskie. I wkrótce do naszego domu zawitali rosyjscy żołnierze, podobno artylerzyści. Jeden z nich nawet twierdził, że mieliśmy szczęście, bo biały dom pod lasem wydawał im się podejrzany i zamierzali skierować na niego swoje armaty. Żołnierze wydawali się kulturalni, dostali wodę, żeby się ogolić. Niestety, jeden z nich próbował z ręki mojej kuzynki Krysi ściągnąć zegarek, a po ich odejściu okazało się, że zginęły buty z cholewami mojego ojca. No cóż, w owych czasach powstało powiedzenie: bierzcie czasy i rowery i idźcie do cholery. A my szybko wróciliśmy do naszego mieszkania przy rynku, a tam niecodzienny widok. Cała podłoga zasłana rozmaitymi przedmiotami. Praktycznie rozerwano każde pudełko, żeby sprawdzić, czy nie ma tam czegoś wartościowego. Prawdopodobnie sprawili to nasi nowi przyjaciele. Styczeń się kończył, zaczynał się luty. Ojciec ze starszym bratem wybrali się do Krakowa, aby załatwić naukę w liceum imienia Henryka Sienkiewicza przy ulicy Krupniczej. Wkrótce i ja tam dotarłem. A dyrektorem tego gimnazjum był profesor Julian Waga. Ten sam, który przewodniczył tajnej komisji w czasie zdawania mojej małej natury w poprzednim roku. A Kraków zawdzięczał swoje ocalenie zręcznemu manewrowi Armii Sowieckiej, która oskrzydlając miasto od północy, zmusił Niemców do odwrotu. Armią tą dowodził marszałek Koniew. Nic dziwnego, że Jacek Wójcicki i zespół piwnicy pod Baranami poświęcił mu specjalny utwór. Panią Antoninę i córki marszałka,
na czasie. Sama ikonografia nie daje takiego materiału, który pomógłby twórcy z martwej bryły wydobyć człowieka. Udałem się, aby przeżyć wieniu, nie popaść w opowiadanie, nie stworzyć banalnej rzeźby. Żona i córki odpowiadały, że był surowy, jednocześnie łagodny. Oddał sztukę, suma tych wrażeń zaciążyła na ostatecznym zmaganiu z bryłą, na wyrażeniu ruchu dynamiki. Mogę powiedzieć sam, zaprzyjaźniłem się z marszałkiem Koniewem. Ale bowiem codziennie byliśmy obaj pracowni. On był rzeźbiony, a ja rzeźbiarzem. Miałem stworzyć pomnik z surowego kamienia i brązu, który jest chłodny, bo ma temperaturę w sobie. Tak go ukształtowałem, żeby był bezpośrednio związany z ludźmi. Przede wszystkim rzeźbiłem człowieka. Z zewnątrz więc jest to marszałek, ale w środku jest kawał duszy człowieka. Спасибо. Тишина. Dobrze mi tu. Widzę wszystko, co nad Wisłą dzieje się. Lecz do domu muszę wracać, bo zaczęło dziać się źle. Lecz do domu muszę wracać, bo zaczęło dziać się źle, źle, źle. Słuchacie Państwo Radia 2000 FM na częstotliwości 98,5 MHz. Komunikaty lokalne.
Stowarzyszenie Nasza Polonia zaprasza na zabawę po polsku do klubu polskiego Bankstown w sobotę 1 lutego o godzinie 19.30. Do tańca gra orkiestra Szczepana Sułkowskiego. W programie loteria, zimne zakąski, kawa i ciasto. Informacje i rezerwacja biletów. Pan Janek, telefon 9608-4247. Powtarzam, 9608-4247. Lub telefon komórkowy 0418-995431. Klub sportowy Polonia w Plumpton zaprasza w sobotę 25 stycznia o godzinie 19.30 na zabawę karnawałową. Wstęp $10. Informacje, telefon 96 25 61 47. W tę samą sobotę od 11 do 18 na boisku w Plumpton odbędzie się piknik sportowy połączony z turniejem piłkarskim drużyn juniorów i seniorów. Klub informuje, że rozpoczyna zapisy i rejestrację zawodników na sezon 2014. Więcej informacji, telefon 025 295 224. Klub Polski Weszwit przypomina, że w każdą niedzielę od godziny 13 odbywają się obiady klubowe. A teraz ciąg dalszej audycji. U nas pełnia lata. A jak widział polskie lato nieodżałowany Ludwik Jerzy Kern, usłyszymy za chwilę. A tymczasem wzruszające okruchy po kolędzie. Śpiewają artyści Teatru Stu, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska i Andrzej Zaucha. Wszyscy święci są przejęci, w niebo wzięte skaczą dzieci, pachnie ciastem i nadzieją. Na Betlejem gwiazda świeci. Zrozumiały nasze oczy, dobry Bóg odpuszcza grzechy, a anioły smutne miały przesyłają nam uśmiechy. Duch się rodzi, serca rosną, cały świat kolędę śpiewa, moc truchleje, kiedy ludzie przychylają sobie nieba, a jutro pozbieramy okruchy po kolędzie. I z trwogą zapytamy, co z nami dalej będzie. A jutro znów ruszymy w ten marsz przez wody roku. Przez szarość, przez codzienność, mizerię i niepokój. Święci lecą do swych zajęć, dobry Bóg gdzieś dal odpłynie, a my cisi, poruszeni, zostaniemy przy dziecinie. Przy bezbronnym Bożym Synu zostaniemy tu na ziemi, może lepsi i mądrzejsi, skoro wiemy to, co wiemy. A jutro znów ruszymy w ten marsz przez pory roku. Przez szarość, przez codzienność, mizerię i niepokój. A jutro pozbieramy okruchy po kolędzie. Nadziei uczepieni, że może lepiej będzie. Ludwik Jerzy Kern, wielka poezja lata. Na początku lata zwykle, i to nie jest żadna tajemnica, każdy czymś tam w tej przyrodzie się zachwyca. Jeden pan, co bukietami róż obrzuca panie, cieszy się, że róż jest dużo wtedy, że są piękne i co najważniejsze, że są wyjątkowo tanie. Drugi znowu, który nie gustuje w kwiatach, ceni sobie te dni długie, tak typowe dla początku lata, podczas kiedy inny jakiś pan czy inna pani są wyłącznie w czarach krótkiej letniej nocy zakochani. Różne rzeczy lubią w lecie różne ludzkie typy. Ten uwielbia zapach sianokosów, tamten zapach lipy.
Trzeci stanie w polu zafascynowany wiatrem, który w oceany zmienia zboża łany. Chwalcie sobie, chwalcie bracia i siostrzyce te księżyce rozpalane przy świerszczy muzyce. Te zieleni delikatne, co przechodzą w czerni cienie i pożółkną potem i za miesiąc nie uświadczysz ich w terenie. Te błękity, które błękitnieją aż u niebios szczytu od samego, bez podpisywania listy obecności, świtu. Te pomrukiwania chmurek, zanim deszczyk lunie. Chwalcie sobie bracia i siostrunie. Ja natomiast urzeczony jestem w tym okresie wiele bardziej poetycką rzeczą. Rzeczą, którą je się. Muza ciągnie mnie za ucho, nastrój czuję wielki, kiedy na stół mi podają młode kartofelki. No i przenosimy się na kolędy, a teraz orkiestra Golec i Leć muzyczko, a później przypomnijmy, co można jeszcze zobaczyć na sydneyjskim festiwalu i podczas Dnia Australii. Thank you.
Sydneyjski festiwal już w pełni, ale jeszcze można się załapać na wiele imprez, płatnych i bezpłatnych. Jeszcze dziś i jutro można spotkać na wodach Parramatta River 5-piętrową dmuchaną kaskę Rubber Duck. To wspaniałe żółte stworzenie cieszyło się wielkim powodzeniem Darling Harbour w ubiegłym roku. I jeszcze kilka bezpłatnych imprez. Na Sky Terrace, dachu kompleksu The Star Event Center, można spędzać piękne wieczory podziwiając panoramę Sydney. Oczywiście trzeba zamówić jakieś drinki, więc to nie jest całkiem bezpłatne. A w niedzielę 26 stycznia czeka nas tradycyjna Symphony in the Domain. Tym razem bezpłatna. Wystąpi Sydney Symphony Orchestra, którą poprowadzi Simone Young w programie Suite the Planets z kompozycji Gustawa Hoista. Będzie to astrologiczna podróż przez Układ Słoneczny od ognistego Marsa do samotnego Neptuna. Program uzupełnił recytację dzieł Szekspira przez słynnego Johna Bella. A dodatkową atrakcją będzie pokaz ogni sztucznych. Przypominamy, że na ten koncert trzeba się wybrać kilka godzin wcześniej, żeby w ogóle znaleźć miejsce. Oczywiście w tym dniu Australii warto wybrać się na cały dzień do dzielnicy Rocks, aby posłuchać koncertów. Zespoły i soliści występują na kilku scenach, więc po zdobyciu programu można dowolnie wędrować od sceny do sceny, przy okazji posilając się w restauracjach lub licznych kioskach. Informacje o wszystkich imprezach festiwalowych można znaleźć na internecie pod adresem www.sydneyfestival.org.au. Życzymy przyjemnych wrażeń na festiwalu. A teraz posłuchajmy Hainy Frąckowiak i utworu Gwiazdka biednych i samotnych. Yeah.
Nasza audycja dobiega końca. Brali w niej udział Kazimierz Zawodziński, Marian Polak i Beata Rumianek oraz redaktor dzisiejszego programu Jerzy Moskała. Wykorzystano także materiały i pomysły opracowane przez Danutę Moskałową. Za tydzień zapraszamy na audycję Eli Celejewskiej od godziny 11.30 do 1.00 na falach 98,5 radiostacji TRIPPOFM. A na internecie można słuchać tej i wielu poprzednich audycji o dowolnej porze pod adresem www.pl2000fm.blogspot.com. A za chwilę po ukończeniu audycji przyjmujemy telefony pod numerem 97 15 54 11. Powtarzam, 97 15 54 11. Życzymy przyjemnego wieczoru. Żegna nas plejada aktorów: Kalina Frąckowiak, Ryszard Rynkowski, Felicjan Andrzejczak, Tadeusz Woźniak i Wojciech Korda utworem Gdzie jest nasze Betlejem. Do usłyszenia. Ile żal i goryczy w każdym z nas, ile gniewu w dniu codziennym, przyznaj sam. Omijamy się nawzajem naszym nowym obyczajem, ile żalu i goryczy w każdym z nas, ile złości i zawiści w słowach mi, ile minut niegodziwych liczą dni. Obcy sobie i skośniali, niby więcej, a jak pani. Ile złości i zawiści w słowach brzmi. Gdzie jest nasze Betlejem? Nasze polskie Betlejem? Gdzie jest ta jęka, biedna i dziwna? Gdzie kolęda święta i cicha? Stanie nad cudami, może Bóg wybierze wtedy.